serdecznie witam w Bytomiu. Nie tak dawno tutaj byłem na meczu U14, a teraz mamy U16 w niebieskich strojach pod Rudę Śląska. Punkty zdobył teraz Patryk Kozłowski, a ich przeciwnikiem w pomarańczowo-czarnych strojach UKS Most Bytom. Większość zawodników jest młodszych niż rocznik 99, a wynik, proszę Państwa, 57-29 dla Pogoni Rudę Śląska. Kiedyś derby między Pogonią a Bobrami Bytomiem wywołały wiele, wiele walki. Były to mecze na szczycie. Dziś te drużyny walczą tam o któreś miejsce. Ośrodki mocne zmieniły się w słabsze ośrodki. Ton grze w zespole Pogoni nadają zawodnicy, którzy występowali w kadrze województwa śląskiego, gdzie ta kadra zajęła czwarte miejsce na Olimpiadzie Młodzieży. Mowa tutaj o Patryku Kozłowskim z numerem 8 i teraz broniący zawodnik z numerem 5, Kuba Nowak. Ci zawodnicy we dwóch zdobywają 70% punktów. Razem już grają ze sobą od kilku lat, znają się doskonale, choć to podanie było niedokładne Kuby. Patryk Kozłowski raz był wypożyczony na sezon do Krakowi, Kraków, gdzie miał okazję grać w półfinałach Mistrzostw Polski. A to młodziutki krzymiński Tomek, rocznik 2001. Pogoń przyjechała tylko 7 osób. Z tego 4 jest 99 i 3 z 2001, nie, 1 z 2002 z 2001. Ale tutaj prowadzi 30 punktami. Widać, że tutaj jednak kadra rządzi. Lepiej są przygotowani, więcej potrafią grać, postraszyć 1 na 1. To też było dobre. Tu nowy zawodnik, który debiutuje w Rudzie Śląskiej z numerem 9. Czeka na piłkę, ale doczekać się nie może, bo przy piłce Kuba Nowak. Błąd kroków. O, przyszedł Radek Fudali. Oddaj. Witamy serdecznie trenera pana Radosława Fudalego. Ale coś ten rocznik 2000 czy 2-1 by z nimi nie wygrałem, się zastanawiam. Jeli się to linii. Bytom grać. Jeszcze sporo czasu, 16 minut czystej gry, więc można odrobić tą przewagę Pogoni. Pogoń gra cały czas jednym składem, więc zawodnicy są zmęczeni, a wy możecie ratować, powinniście i na szybkości. Kozłowski, po co ten pivot? Od razu miał iść w drugą stronę i skończyć lewą ręką, ale zdecydował inaczej. Szybki jak wiatr, ale nieskuteczny jak... Ale to się skacze dziewiątka do takich piłek, a nie ręce wyjmuje. Co to jest? Time out. Trener Kubiak, wieloletni trener Mostu Bytom i pan Radek Fudali, drugi. Może się kiedyś Bytom odbuduje, to na razie tyle.